Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj taka troszeczkę zmiana repertuaru. Dzisiaj nie mówimy o poradniku. Siedzimy we wnętrzu pojazdu, który został stworzony w 2011 roku. Jest to Audi A4. Jeśli chodzi o kwestię wykonania wnętrza, naprawdę muszę przyznać, jest przyzwoity. Tapicerka miękka, nieczyszcząca. Jedyny mankament, który bym powiedział, to te nieszczęsne słupki, które są wykonane z materiału, no niestety brudzącego się, także ktoś, kto lubi łapać się często za słupek, będzie zostawiał na tym ślady, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, ten pojazd, jak na swoją masę, jest napędzany jednostką dwulitrową, akurat ten model, silnik dwulitrowy TFSI o mocy 215 koni, o pojemności 2 litrów. I rzecz jest jaka, no cieszący się bardzo dobrą opinią, jeśli chodzi o kwestie osiągów. Natomiast za chwilkę pokażę Wam motorownię z tego pojazdu, która wyleciała ze względu na udziwnienia, jakie w tym pojeździe są. No i niestety silnik uległ awarii. Tłoki, które znajdują się w silniku, jest ich 4, uległy niestety stopieniu się. Stopieniu się przez co? Oczywiście przez lejące wtryski paliwa, które w nieznacznym stopniu coraz więcej podlewały sobie paliwo, aczkolwiek w końcu, w pewnym momencie, niestety jednostka nie wytrzymała, zaczęła pobierać na tyle oleju, że pasowało tą jednostkę rozebrać i ustalić, co tam się stało. No i właśnie stało się tak, że te tłoki się potopiły, także nie będę przechodził do wnętrza tego pojazdu dalej. Możemy tylko ewentualnie co podglądnąć. Jednostka na silnik benzynowy posiada skrzynię sześciobiegową. Wyposażenie dosyć dobre, nie można tutaj tego skrytykować. I przechodzimy za chwilę do naszej jednostki, naszego silnika. Jesteśmy przy naszej jednostce napędowej. Tak właśnie wygląda silniczek, troszkę udziwniony. Zbudowany już na kilku łańcuchach rozrządów, bo nie można było zrobić jednego. Także koszty wymiany całego rozrządu niestety są kosztowne. Zmienna faza rozrządu zrobiona już na elektromagnesach. I oczywiście to, co pozostało z naszego tłoka. Tak jak widzicie, nasz tłok został stopiony, tak jak każdy jeden, to jest jeden tylko z 4 i one wszystkie zostały w ten sposób uszkodzone. No i najciekawsza rzecz, którą się pochwalę, proszę bardzo, tutaj mamy cieszącą się bardzo dobrą opinią elektrozawór sterujący ciśnieniem oleju naszego silnika. No właśnie, jak wiecie, po co ten elektrozawór jest, czy są jego pozytywne skutki, czy negatywne, to wiecie bardzo dobrze, co taki elektrozawór może zrobić i jakie mogą być skutki. Tak więc, jak widzieliście, motorownie, jedną rzecz, którą mogę Wam doradzić, ponieważ koszty naprawdę zrobienia takiego silnika są sakramenckie, bo wiadomo, że nie na samych tłokach się tylko to kończy, tylko w najgorszym przypadku czeka Was wymiana bloku. Ewentualnie trzeba gdzieś dać komuś do regeneracji blok. To już są niestety sakramenckie koszty plus części. Wiadomo, już o tym w tym momencie nie mówimy. Jedną rzecz, którą mogę doradzić. Jeżeli kupujecie taki samochód i macie zamiar, to pamiętajcie jedno. Ten silniczek jako silnik pracujący pracuje naprawdę bardzo ładnie. Więc jeżeli chcecie podejść do zakupu takiego silnika, takiego pojazdu generalnie z takim silnikiem, a jest jakiś mankament, widzicie, że ten silnik pracuje nierówno, że on przerywa i tak dalej, możecie kupić. Oczywiście, że tak, bo nie przeczę. Natomiast zdajcie sobie sprawę z tego,
że koszty kapitalki czy zrobienia remontu tego silnika niestety poniesiecie bardzo duże, dlatego że jednostka została tak, a nie inaczej skompletowana, złożona, zaprojektowana. No ale tak niestety, koło fortuną się toczy. Także jak filmik komuś się przydał i skorzystał cokolwiek z jakiejś drobnej informacji chociażby, to będzie miał odpowiedź. Jeżeli chce zakupić taki pojazd z takim silnikiem, to pamiętajcie, silniczek chodzi bardzo ładnie, bardzo równiutko. On naprawdę, jeśli chodzi o kulturę pracy, ma rewelacyjną. Natomiast jeżeli pojawiają się problemy, pojawiają się szarpania, pojawiają się już jakieś skoki obrotów, rzeczy, które nie powinny się dziać normalnie, no to niestety już musimy sobie zdawać z tego sprawę, że możemy mieć niepotrzebne jakiegoś psikusa, jakieś tam niepotrzebne koszty. Poza tym generalnie moja ocena, jeśli chodzi o kwestie nadwozia, naprawdę jest bardzo dobra. Te samochody nie są awaryjne, natomiast no niestety jednostka napędowa, jak się dba, tak się ba. Także póki co nie naciągam na Wasz czas zbędny. Jeżeli potrzebujecie jakiejś informacji z mojej strony, potrzebujecie jakiejś porady, piszcie oczywiście w komentarzach, będziemy się tym dzielili. I oczywiście mam prośbę taką, jeżeli komuś pomagam w jakiejś kwestii, jakiejś drobnej na przykład naprawy czy namierzeniu usterki i coś udało się Wam namierzyć, piszcie to w komentarzach, dlatego że jest czasem tak, że ja Wam odpisuję na komentarz jakiś tam, co macie zrobić, a później niestety informacji zwrotnej już nie dostaję od Was, czy poszło tak, czy nie poszło tak, także więc, żeby jakaś ciągłość była. Oczywiście jak się filmik przydaje, liczę na łapeczkę w górę. Subskrypcja to już oczywiście indywidualna rzecz, od Was zależy, czy sobie klikniecie. Jak klikniecie, to wiecie na bieżąco, że coś tam nowego ode mnie dostajecie. Także póki co na razie, trzymajcie się, pozdrowionka, do zobaczenia w następnym filmie, cześć.